Tak jak wam pokazywałem, o, Andrzej kleje wodę. Andrzej, mój pomocnik, to jest tłucze keramzyt. Ja muszę zamknąć wodę, bo mi się przeleje, żeby keramzyt w oczku nie wylądował. Będziemy spuszczać jeszcze, tutaj dołem. Jak wcześniej wspominałem, mamy tu lampę UV, która wpływa woda do zbiornika 310 litrów, który będzie siatka elewacyjna. Jestem po czyszczeniu właśnie filtrów, żeby to wszystko montował. I później ląduje tutaj woda w keramzycie. Keramzyt oczywiście będzie zasłonięty flizeliną, przyciśnięty kamieniami. A to wam później pokażę. Jeszcze tu taką ciekawostkę mam. Bo zamknę wodę, żeby mi tu Andrzej bigosu nie narobił. Panie Andrzeju, tutaj. Dobra, tu zamykamy. I coś wam pokażę, że zamiast filtra, że tak powiem, bagiennego, zastosowałem takie coś. Filtr korzeniowy. Tu się zaczyna. Co prawda to jest kanaliza, że tak powiem, 110. Ona tu sobie leci. Ona jest gołą włókniną zasłonięta. Takie otwory porobiłem na trzcinę. Trzcina pospolita. To jest jakieś około 12 metrów bieżących. I tu mi wszystko leci do oczka. I fajnie oczyszcza wodę. Zamiast filtra, że tak powiem, bagiennego, biologicznego, takiego obok oczka, woda ma się dobrze.